Siemaneczko, witajcie w kolejnym materiale z serii Od Zera do Milionera, odcinek trzeci, więc Kuba, chyba przebijamy już powoli liczbę naszych odcinków z zeszłego roku. Dynamicznie się dzieje, dużo się dzieje, więc czas nagrywać. Łapeczki wbite czy nie wbite, bo wiem, że monitorowałeś. Cześć Bartku, siemaneczko, czołem widzowie. No właśnie, z tymi łapeczkami to tak na dwoje babka wróżyło. Miała być trójka z przodu. Trójki nie ma, mamy 2,9 tysiąca. No i myślę, że staniemy, że tak powiem, na wysokości zadania i nagramy ten materiał obiecany. Natomiast na przyszłość jednak byśmy bardzo prosili, żebyście też zostawili swój pozytywny komentarz w postaci lajka, bo to zawsze mobilizuje, motywuje do dalszej pracy. Będziemy teraz nagrywać na bieżąco, ale jeszcze nie wiemy co dokładnie. Po prostu pamiętajcie, łapeczka w górę, komentarz, to na pewno motywuje i mnie, i Kubę do dalszej pracy. Zaczynamy. Może dzisiaj zacznijmy od tego, o czym w zasadzie mieliśmy rozmawiać, o czym mówiliśmy już w poprzednim materiale, czyli od dwóch kwestii. Kwestii pierwszego Team of the Week. Tutaj już trzeba na dzień dobry wspomnieć o tym, że EA znowu podzieliło graczy na równych i równiejszych, no bo dali dostęp dwa dni przed dniem, kiedy grupa graczy, która będzie miała dostęp do tak zwanego EA Play, będzie mogła te 10 godzin swoje wykorzystać. Czy to będzie 10 godzin, czy więcej, to się jeszcze okaże. Natomiast teraz zawodnicy z grupy tak zwanej Game Changers dostali po prostu dostęp już do pełnej edycji i nie dość, że w znakomitej większości są to streamerzy, którzy robią swój content, przeważnie doładowują potężną ilość FIFA pointsów, co im daje niesamowitą przewagę, no to teraz jeszcze mają dostęp do pełnej gry. Mają w tym momencie w paczkach dostępną dokładnie całą bazę zawodników, która może być dropiona z tychże paczek. Z kolei my będziemy mieli dostęp do webappa prawdopodobnie dzisiaj po 19. Różnica będzie taka, że w paczkach my będziemy mieli dostępne karty grupy Team of the Week, natomiast ci, którzy mieli dostęp do gry od wczoraj w zasadzie, mają wersję złotą. Te tych kart, które przez następny tydzień od momentu, kiedy my będziemy mieli dostęp do webappa, po prostu nie będą wypadać. No i co się stanie z cenami tych kart? No poszybują kosmicznie w górę i w zasadzie podejrzewam, że znakomita większość, zwłaszcza tych grywalnych, po prostu zniknie z rynku. Więc to też taka mała uwaga. Jeśli ktokolwiek na samym początku, na samym starcie zdobędzie większą ilość końców i spotka takie karty na rynku, można je śmiało kupować. Wiadomo, że nie kupujemy ich za maksa, czyli za górną granicę widełek, bo one po prostu później za taką kwotę będą schodzić, a też wątpię, żeby EA podniosło nam w ciągu tygodnia widełki w górę. Natomiast uda nam się gdzieś na licytacji taką kartę zobaczyć, czy podejrzewam, że wielu graczy mając te karty, będzie je po prostu wystawiała po dużo niższej cenie niż maksymalna. Także jeśli widzimy taką kartę, śmiało na przykład jako? Beniedera złotego, czy chodzi ci o kogoś innego na przykład? No, myślę, że na Beniedera złotego to mało kogo będzie stać. Na no wiadomo, no to kto inny z Team of the Weeka, ale tańszy, no bo Beniedera złoty, wiadomo, to już tak wyszybowałem bardzo wysoko. No trudno powiedzieć, kto dostanie Team of the Week, bo tam kandydatów jest co prawda wielu, ale na przykład w jednym z nich jest Valverde z Realu Madryt. Dzisiaj widziałem u jednego ze streamerów kart oceniona na 8,3 i górna granica widełek, jeśli chodzi o cenę, 170 tysięcy i niedostępne na rynku na tą chwilę. To wszystko będzie zależało od tego, jaki dostaniemy Team of the Week, to będzie kwestia podejmowania decyzji w zasadzie w ciągu kilku minut, godziny czy półtory i szukania tych kart na rynku. Dzisiaj możemy tylko przewidywać, wróżyć, a ile faktycznie z tego będzie, ile z tego wyjdzie realnie, to już no, zobaczymy po prostu, jak ta Team of the Week drużyna zostanie ogłoszona. Jeśli chodzi o typowy zarobek na kartach Team of the Week, pierwsza drużyna tygodnia, jeśli chodzi o każdą edycję FIFA, to jest taki ewenement. Karty z tej grupy mają tendencję do tego, żeby bardzo zyskiwać na wartości. Dlatego jeśli trafiamy taką kartę, w zasadzie możemy ją sprzedać od razu, ale no nie zarobimy na niej dużych pieniędzy. Jakbyśmy się zdecydowali na to, żeby ją tą kartę w klubie u siebie zatrzymać, podejrzewam, że w około 2 tygodni, to możemy mieć zysk 2, może nawet 3-krotny, co pokazywały poprzednie edycje i myślę, że to nie będzie akurat odstępstwa od tej reguły i ta zasada będzie dalej funkcjonować. Także trafiamy IFA, trafiamy kartę z drużyny Team of the Week, zastanówmy się, czy potrzebujemy tych końców już na teraz. W zasadzie no, większość z nich ty ocenionych 80, 81, 82, 83, one będą chodziły pewnie za minimum, także to będzie kwestia quicksella. Natomiast tak jak mówię, no po 2 tygodniach, 2,5, 3, one trafią już skoczyć nawet na 25-30 tysięcy. No i tu jest po prostu kwestia indywidualna, czy ktoś jest w stanie sobie taką kartę zatrzymać i zarobić na niej, bo potraktować ją po prostu jako inwestycję taką długoterminową, czy od razu upłynnie. Także o tym trzeba na pewno pamiętać. Jeśli chodzi o samo Team of the Week, to powinniśmy dostać tą informację o godzinie 16, czyli zwyczajowo, ale co się będzie działo dzisiaj, dzisiejszy dzień będzie gorący, wszyscy już odliczają ze zniecierpliwieniem do momentu, kiedy wreszcie wszyscy normalni gracze położą swoje
łapy swoje ręce na webapie. No nie jeszcze na pełnej wersji gry, to dopiero w czwartek i z tego co wiem, to już jest oficjalne odliczanie do godziny 17. Natomiast już widziałem komentarze, już widziałem tweety różnego rodzaju, że wystarczy zmienić w konsoli strefę czasową na Nowa Zelandia i już oszukujemy przeznaczenie i możemy do gry zalogować się nieco wcześniej. I to chyba nawet o 5 czy 6 godzin, to w zależności od tego, jak tam jest różnica czasowa, to już trzeba by sobie sprawdzić. W każdym razie podobno to działa, także jeśli ktoś chętny... Znaczy wiesz, to działało 2 lata temu, to na pewno, bo pamiętam, że logowałem się przy okazji w FIFA 18, przy 19 chyba nie można było, ale też nie chcę tutaj wprowadzać kogokolwiek w błąd, więc wyjdzie w praniu, ale też zarówno ja, no i ty też Kuba przeczesujesz pewnie Twitter i nie tylko, masz swoje źródła i wszelkie przecieki będziemy przekazywać. Tak, przecieki na pewno to jest bardzo istotna kwestia, bo dają potężną przewagę, jeśli chodzi o inwestycje. Ważne, żeby źródła, z których pozyskujemy informacje, były na tyle, ile to możliwe, sprawdzone i potwierdzone. Będę ukrywał, że mam kilka takich źródeł, które w zasadzie się nie mylą i faktycznie podczas ostatnich kilku miesięcy FIFA 20 na grupie patronów, na kanale handlu, kiedy wrzucałem takie przecieki, i patroni inwestowali w te karty, które polecałem. No zyski były potężne naprawdę, zyski były mocarne. Czasami przebicie w ciągu nawet kilku godzin, korzystając z samego hype'u, było 100, 150, 200%, a jeśli ktoś się zdecydował na to, żeby wyczekać do samego momentu, kiedy dane SBC się pojawiało w grze, no to naprawdę tam czasami górne widełki cenowe się zamykały, także no, profity były potężne. To jest bardzo ważne, bo informacji pojawia się w internecie bardzo wiele odnośnie tego, co ewentualnie może się wydarzyć. Niestety też często można napotkać na graczy, którzy mają dużą ilość kart danego rodzaju kupioną i sztucznie próbują podbić cenę, puszczając fałszywe informacje. Na to też trzeba uważać, dlatego ja mówię, jeśli mamy jakieś przecieki, to sprawdźmy raz, drugi, trzeci, czy faktycznie się potwierdzają i dopiero wtedy, tu zawsze obowiązuje zasada tak zwanego ograniczonego zaufania, także to o tym trzeba pamiętać. Natomiast tak jak mówię, my mamy tych źródeł już kilka, jeśli 2-3 z nich potwierdzają tą samą wersję, no to w zasadzie wtedy mamy pewność, że tak się stanie, no i wtedy już lecimy na grubo w karty i wyciągamy po prostu konkretne pieniądze z danej inwestycji. Ja jeszcze sobie zobaczę, czy jest jakieś fajne pytanie, jeśli chodzi o ostatni odcinek. Nie wiem, czy coś widziałeś. Już wiem, gdzie można znaleźć kod gry. Czy chcesz zdradzić taką informację, czy zostawimy to dla siebie, jeśli chodzi o odcinki? Kod gry, gdzie można znaleźć, no to wszystko jest kwestia przeglądarki, tak? Czyli trzeba po prostu w webapie w odpowiednim miejscu poszukać sobie w opcjach przeglądarki dostępu do kodu gry i to wszystko tam nie będziemy znaleźć, tego pokazywać tak? Tutaj stricte w tym momencie, ale no jest to opcja, wiecie. Reddit, to... Twitter i tak naprawdę każdy ma do tego dostęp, tak? Tak, w sensie... każdy ma do tego dostęp, ale to sam fakt, że mamy do tego dostęp jeszcze niewiele nam daje, bo naprawdę trzeba je odpowiednio interpretować i umiejętnie interpretować, bo tych danych, no tam jest jednak potężna ilość i też trzeba wiedzieć, w którym miejscu szukać nowości, gdzie się one pojawiają, kiedy się one pojawiają. No my już mamy na tyle dużą wprawę, że po prostu robimy to z automatu i te informacje są wychwytywane przez nas w zasadzie natychmiast, co daje naprawdę niesamowitą przewagę, bo tak jak mówię, im więcej informacji pojawia się w mediach społecznościowych na temat danego przecieku czy danej informacji z kodu gry, no to momentalnie zawodnicy zaczynają wykupować daną partię kart i cena rośnie. Także my korzystamy z tych informacji w zasadzie na minuty, no to jest kwestia do godziny maksymalnie publikacji. Można powiedzieć, że tak. Im wcześniejszy przecik, tym jest większa szansa, że to jest po prostu ktoś próbuje nas tutaj zmanipulować. Dokładnie tak, natomiast my mamy, no nie da się zmanipulować kodu gry, więc jeśli pewne zmiany pojawiają się w kodzie gry, to znaczy, że one są już po prostu naniesione przez producenta gry i one są po prostu wiarygodne w 100%, także mamy informacje na temat tego, że pojawi się SBC z danej grupy, inwestujemy karty pod to SBC i im szybciej to zrobimy, tym dla nas lepiej oczywiście i teraz znowu są dwie opcje, albo sobie czekamy spokojnie, aż to SBC się pojawi i tu, jak wspominałem w poprzednim materiale, no tam nie ma podanej daty, godziny, kiedy to się stanie, więc może to być dzisiaj, jutro, pojutrze, za 3 dni, za tydzień. Albo korzystamy z tego naszego ulubionego słowa hype i kiedy wieść o tym SBC rozchodzi się w świat, gracze skupują te karty na potęgę, automatycznie podbijając ich cenę i po kilku godzinach naprawdę można zarabiać po 3, 4, 5 tysięcy na danej karcie. Także to z tego na pewno korzystamy i to jest bardzo mocno praktykowane na naszym kanale na Discordzie i tam po prostu te informacje cały czas krążą i są wykorzystywane do maksimum, bym powiedział. Ja już powiem ci szczerze, Kuba, bardzo się cieszę, że
nadszedł, jak to ktoś kiedyś mądry powiedział, dzień dzisiejszy, wychodzi web app i też już w tym momencie podczas kolejnych odcinków będziemy bazować już na żywych przykładach, żywych screenshotach tego, co można handlować, jak można działać, no i to, co, jak to się mówi, rekiny lubią najbardziej, czyli czysty zarobek. Ponieważ ten odcinek jest puszczony dość wcześnie rano, niektórzy oglądają przed szkołą, przed pracą, no to życzymy miłego dnia i tam mam nadzieję, że ekscytacja Was powstrzyma i będziecie się uczyć pilnie, pracować pilnie w oczekiwaniu na wieczorne wyjście WebAppa. Dzięki wielkie, Kuba. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki również, Bartku, a wszystkim widzom życzę tylko grubych trafów w pakietach powitalnych i lojalnościowych i żeby już na początek te końce nam się farmiły tak jak należy i żeby stan konta rósł w oczach i żebyśmy po prostu wspólnymi siłami budowali nasze budżety na wiele, wiele milionów. Może jeszcze na koniec taka mała ciekawostka, bo dzisiaj już zdążyłem zauważyć. Nasze budżety, podejrzewam, już będą na samym starcie dość mocno zboostowane po zagraniu samych placementów do Division Rivals, bo tam już nagrody przy awansie do dywizji numer 5 czy 6 dostajemy coś w okolicach 50 tysięcy monet, więc to już jest potężny boost. Potężnie, tak. Potężny boost, tak, do tego, żeby mieć środki na inwestycje chociażby. Także tutaj z tego choćby tytułu te ceny na początku mogą być troszeczkę wyższe i o tym trzeba pamiętać i w żadnym razie nie wolno się tym zrażać, bo automatycznie na rynku będziemy mieli już większą ilość monet, bo no, umówmy się, zagrać 5 meczy placementów Division Rivals na Early Access to jest no chyba takie ABC i każdy to zrobi czym prędzej, także te końce się pojawią momentalnie i te ceny mogą być delikatnie wyższe niż się spodziewaliśmy, ale to właśnie będzie tym spowodowane. Z tego co widziałem, za awans po rozegraniu 5 meczy do trzeciej dywizji jest aż 89 tysięcy monet, także to już jest potężna ilość monet i... Rekompensata, no proszę bardzo. No, czyli za poświęcony czas na rozegranie 5 spotkań pacjent przygarnął na dzień dobry 89 tysięcy monet. Wow! Ale tutaj, ilość. To myślę, pan, że oprócz... Pan Bartek, tak. Pan Bartek wygrywa 5 wysoko i na dzień dobry dostaje 100 tysięcy monet. To nawet na Road to Glory dobrze zacznę tutaj, tak? Już nie mówię o swoim koncie na Xboxie, nie? Gdzie przecież będą drafty, będą otwierane paczki na live, to już jest też inna para koloszy, ale to nawet na Road to Glory mogę od początku... W sumie ten Road to Glory też będzie fajnym przykładem, Kuba, tak? Nie patrząc nawet na to konto Xboxowe, ale też Road to Glory, tam też będzie można pokazać parę innych mechanizmów, jeśli chodzi o troszeczkę mniejszy budżet. Na pewno tak i na pewno będziemy z tego korzystać i pokazywać właśnie na przykładzie konta, na którym żadne FIFA points nie zostały kupione, nie zostały doładowane, jak można w szybkim czasie, wiadomo, twoje umiejętności, jeśli chodzi o samą grę i wbijane rangi w Champions, no to jest, umówmy się, no, rejon mało dostępny dla przeciętnego zjadacza chleba, natomiast pohandlujemy też trochę na tym koncie na pewno, poinwestujemy i pokażemy, że po prostu da się od niewielkiego budżetu na samym początku bardzo szybko gromadzić dużą ilość końców i, no i myślę, że to będzie też taki dodatkowy bodziec dla tych graczy, którzy no gdzieś tam nie mają w planach kupowania FIFA pointsów. I tą optymistyczną puentą kończymy już ten odcinek na dobre. Dzięki wielkie, Kuba, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia, cześć.